W Luksemburgu gospodarze podejmowali ekipę Bośni i Hercegowiny, ale akurat te drużyny raczej z mniejszymi szansami na awans do finałów. Bośniacy musieli to spotkanie wygrać, jeżeli marzyli jeszcze o tym, aby włączyć się do walki, w której główne role odgrywają ekipy Rumunii, Danii i Norwegii. I oto 36. minuta z rzutu rożnego. Salihamidzic uderzał, Sierhi Barbares, 1-0 dla gości. Takim też wynikiem zakończyło się to spotkanie w innym